Przepracowany, źle opłacany, poniewierany, trochę pozbawiony duszy. Mój Rocky wreszcie stał się mężczyzną. Panie Robinson, co się dzieje? Próbowałem uronić łzy szczęścia, ale serce mi chyba wyschło. Problem polega na tym, że teraz jest tak zajęty, że nie może do pana przyjść. Ale spokojnie, do czasu kiedy przyjdzie, my się panem zajmiemy w dzień i w nocy. Coś nie tak? A, trzeba wezwać lekarza! Który to guzik? Bo ja wiem, wciskaj wszystkie! Co się stało pacjentowi? Wygląda jak skóra po kiełbasie. Trzeba mu zrobić transfuzję. Rocky, szybko! Twój tata natychmiast potrzebuje transfuzji. On nie może wyjść, podpisał umowę. Jego dusza jest teraz w rękach pana Chanaxa. A co to za problem? To tylko praca. Dziecko, oni mnie tu trzymają od 47 lat. Nie poszedłem na własny ślub. Dzieciaki rosły beze mnie. Nawet na emeryturę mnie nie puszczają. Rocky, pomogliśmy ci znaleźć pracę, to teraz pomożemy ci ją stracić. Nie można się stąd zwolnić. Za dużo papierkowej roboty. Pokażę, co myślę o papierkowej robocie. Dzięki. Dobre, Rocky. Zaraz odzyskamy twoją duszę. Rocky! Ale jak odzyskamy jego duszę? Musimy się dostać do biura szefa i unieważnić umowę. Musimy przedostać się przez księgowość, później przejść przez archiwum, a tutaj przebić się przez gabinet... A co z premią świąteczną? Co z opieką dentystyczną? Co z podwyżką? Właśnie, co będzie z podwyżką? Trzeba uciekać, to jest jakiś koszmar! Nie chcesz awansu? Nie, nie! Wow! Jeden błąd i wylądujemy pod stertą papierkowej roboty. Ruszę się, już niedaleko! Jak ciepło, zupełnie jakby mnie kserowali. Rocky, nie! Darwin, pomóż! Dobrze jest, złapałem go za rękę! Za co? Nie krzycz! Dzień dobry, są panowie umówieni? Nie, możemy zaczekać. W takim razie to zapewne potrwa do czasu, aż skończy się lunch. To my przyjdziemy kiedy indziej. Powinienem powiedzieć coś mądrego, ale nie powiem. Znalazła dla nas okienko. Wy jako pierwsi dotarliście do tego biura. Moje gratulacje. A gdzie jest pan Chanax? Niech mnie zobaczą. Tak, panie. Ja jestem pan Chanax. Domyślam się, że po to tutaj przyszliście. Tak jest, ja się żywię duszami moich pracowników. Klękaj przed swoim panem! Tak jest, tańcz, moja kukiełko! Dosyć, niech pan mu da odejść! Obawiam się, że nikt stąd nie odejdzie. Nie teraz, kiedy odkryliście mój sekret! Co? Dlaczego to nie działa? Bo pana moc działa tylko na tych, co podpisali umowę. Tak, na nas to nie robi wrażenia. Ta umowa jest taka jak pan. To tylko papier. Zostaw to, bo inaczej wypiję jego duszę. To nie dusza, tylko słoik z nieświeżym oddechem. Jestem wolny! Nareszcie wolny! Co się dzieje? Nie ma czasu na gadanie, trzeba pędzić do szpitala! Drodzy pracownicy, po 400 latach w biznesie pan Chanax zdecydował się nieco odpocząć i spędzać więcej czasu z rodziną. Udziałowcy wybrali mnie na jego następcę. Bardzo dziękuję. A teraz wracać do roboty! Dzielnego ma pan syna, panie Robinson. Wiele z siebie dał. Nic takiego. Jesteśmy z ciebie dumni. Zgadza się, Margaret. Meme. Tato, kocham cię, ale nie mogę być taki jak ty. Przepraszam, ale wracam do swojego dawnego życia. Zapomniałem, że to było nasprejowane. Nie ma sprawy, synu. Rozumiem cię. Serio? Tak.
Jest pan pewny, bo... Tak. Na pewno jest pan pewny, ponieważ to wygląda jakby...